Gdy przychodzi Duch Święty, ma jeszcze jedno wspaniałe zadanie – doprowadzić Cię do Twojego miejsca w Kościele. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda Życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, czyli esencjonalnie, konkretnie, krótko, jednowątkowo, w dalszym ciągu o Duchu Świętym. Taki czas, bo w Dziejach Apostolskich 4:32 czytamy fascynujący werset, który mówi, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Chcę dzisiaj mówić właśnie o tym, że Duch Święty, tak, wypełnia nas osobiście, ale już w momencie zesłania w Wieczerniku było 120 osób. Maryja, apostołowie i inni uczniowie. 120 osób. Od tego zaczął się pierwszy Kościół. Więc dobra wiadomość dla Ciebie i dla mnie dzisiaj to jest, że Bóg ma dla Ciebie miejsce wśród innych ludzi, niezależnie od Twoich doświadczeń. Bo może jeszcze nie odkryłeś Kościoła, a może odkryłeś jakąś nie najfajniejszą jego stronę, a może go w ogóle nie odkryłeś. Już nie pamiętam, czy powiedziałem, że odkryłeś, czy nie odkryłeś, ale tak czy owak, chodzi o to, żebyś znalazł swoje miejsce w Kościele. W Kościele to znaczy przede wszystkim też w tej mniejszej grupie osób wierzących. Ja należę do takiej wspólnoty już od ponad 20 lat i szczerze mówiąc, wrosło to w taki nasz styl życia. I poczytuję to sobie za niesamowity przywilej, że mam dookoła siebie na horyzoncie przyjaciół, znajomych w bliższych i dalszych relacjach, ale osoby, które żyją na co dzień z Bogiem, z którymi żyjemy tą samą duchowością, więc skupiamy się na Chrystusie, skupiamy się na działaniu Ducha Świętego. Ważne jest dla nas czytanie Słowa Bożego, odkrywanie Kościoła, razem też przeżywamy Eucharystię. Natomiast no, łączą nas właśnie te akcenty wiary, które okazują się dla nas wspólne. W Kościele jest wiele duchowości, natomiast chodzi o to, żeby prowadziły one nas do tego, co w Panu najważniejsze. Ale wróćmy do tego, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Jak wyglądał ten Kościół? Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Co za wspólnota, co za komunia, co za zjednoczenie. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je, przynosili pieniądze ze sprzedaży apostołom, każdemu rozdzielono według potrzeby. Bardzo ciekawe, że z jednej strony mówimy o duchu i o jednym sercu i to się po chwili przekłada na pieniądze. Biblia nie unika tego tematu. Te pieniądze są przynoszone apostołom, a ci rozdają je potrzebującym. Bóg nie boi się mówić o pieniądzach. Bóg nie ukrywa tematu pieniędzy. To tylko taki wtrend, bo finanse to w ogóle oddzielny wątek. Kiedyś pewnie o tym sobie we frajdzie powiemy. Ale dziś mówimy o tym, że Duch Święty chce Cię poprowadzić do wspólnoty, do ludzi, z którymi złączy Cię ta jedna pasja poznawania Chrystusa, życia z Bogiem. Poproś Ducha Świętego, żeby poprowadził Cię do takich ludzi. Chyba, że już masz takie osoby wokół siebie, to doceń to. Doceń to. Dziękuj Bogu za osoby, które są wokół Ciebie, takie jakie są. Dobra wiadomość jest taka, że ta wspólnota była doskonała, dopóki Ty się w niej nie pojawiłeś i ja. W tym momencie to przestało być dzieło doskonałe. Dobra, nigdy nie było. Sam Bóg jest doskonały, ale On kocha swój Kościół i ma dla Ciebie miejsce w żywym Kościele. Szukaj Go i nie zrezygnuj, aż znajdziesz. Pomóż nam w tym Duchu Świętym. Frajda Życia z Bogiem tyle na dziś. Esencjonalnie, jak espresso. Jeśli spodobało się to nagranie, wyraź aprobatę, skomentuj, udostępnij. Niech niesie się dobra wieść o Frajdzie Życia z Bogiem. Do zobaczenia już niedługo przy kolejnej okazji.